Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję zasilacza od FSP Hyper 500W. Zapraszam. I zanim przejdziemy sobie do omówienia samego zasilacza w takim teście praktycznym sprawdzenia napięć, kilka słów o samej jednostce. Przede wszystkim jest to oczywiście zasilacz zgodny z normą ATX. To wymusza niejako na producencie zastosowanie kilku zabezpieczeń, o tym na chwilę. Natomiast teraz o samej jednostce. Przede wszystkim sam zasilacz jest stosunkowo nieduży, wejdzie on więc Wam do każdej obudowy ATX. Co do długości kabli, o tym będzie za chwilę, przejdziemy dalej. Natomiast co do ilości wtyczek, tutaj producent ma bardzo ładną rozpiskę już na samym opakowaniu i z niej możemy wyczytać, że mamy tutaj jedno podpięcie 24-pinowe. Tutaj je widzimy. 4 plus 4 pin, czyli 8 pin EPS i to jest ten przewód. Dalej mamy dwa złącza 6 plus 2 pin PCI Express, czyli ten przewodzik. Ten umożliwi nam podpięcie maksymalnie jednej karty graficznej z 8 wymaganymi podpięciami lub na przykład dwóch kart graficznych po 8 pin maksymalnie. W sumie jest to 8 wtyczek SATA, z tym, że 4 znajdują się na przewodzie w niewielkiej odległości od siebie. Zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. A następne 4 już są zdecydowanie dalej od siebie oddalone. Obydwa przewody są dostatecznie długie. Oprócz tego mamy wtyczkę z dwoma moleksami oraz jednym złączem floppy. Co do specyfikacji napięciowej, to tutaj Hyper 500W posiada dwie linie 12V. Jedna i druga mają dopuszczalne natężenie 25A, co daje łącznie sumaryczną moc 456 W na linii 12V. Na linii 3,3 oraz na linii plus 5 V mamy 20 A, łącznie 120 W. Natomiast sumaryczne obciążenie na wszystkich liniach tego zasilacza, no to jest te 500 W. Co ciekawe, producent na swoim opakowaniu podaje sprawność zasilacza powyżej 80%, 85% dokładnie. Natomiast sam zasilacz nie posiada tutaj oficjalnego certyfikatu. Z jednej strony może to być plus, ponieważ dzięki temu cena tego zasilacza to zaledwie około 220 zł. To jest naprawdę niedużo. Z drugiej strony niektórzy mogą mieć wątpliwości, na ile te dane są tak naprawdę obligatoryjne. No i co ciekawe, po rejestracji produktu mamy aż 5 lat gwarancji. Co do zabezpieczeń, poza aktywnym filtrem PFC producent musiał tutaj zastosować dwa zabezpieczenia OVP, czyli zabezpieczenie nadnapięciowe przed zbyt wysokim napięciem oraz SCP, czyli zabezpieczenie przeciwkozwarciowe. Te są wymagane, żeby zasilacz mógł spełniać normę ATX 12V. Natomiast dodatkowo mam tutaj również zabezpieczenie OCP, czyli Overcurrent Protection, czyli nadprądowe. No i oczywiście aktywny filtr PFC. Nie wiem, czy już wspominałem, czy nie. Jeżeli nie, no to już wiecie. Co do chłodzenia zasilacza. W środku mamy dwa aluminiowe radiatory, widoczne tutaj przez grill, oraz 120mm wentylator, który według tego, co pisze producent, powinien również zapewnić tutaj wystarczający komfort pracy z zasilaczem, że nie powinien on być zbyt głośny. Estetyka tych przewodów tutaj jakoś specjalnie nie zachwyca, ale też trudno mieć o to jakieś wielkie pretensje, no bo pamiętajcie, z jakiej półki cenowej ten zasilacz pochodzi. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o zakończenia oplotów, one są stabilne, nie zjeżdżają, tu są opaski zaciskowe, plus dodatkowo koszulki termokurczliwe, natomiast one nie dochodzą do samych przewodów jakoś super daleko, szkoda troszeczkę. Zobaczcie na przykład tutaj na przewód 6-pinowy, w zasadzie 6 plus 2 pin od karty graficznej, jaki kawał mamy bez oplotu, to samo dotyczy wiązki 24-pinowej. Dzięki temu trochę lepiej się podpina, natomiast no nie ma jakiejś rewelacji. No i sam oplot jest też stosunkowo rzadki, co zresztą widać, przez co niestety, ale te przewody przebijają na zewnątrz. Nie mam natomiast najmniejszych uwag co do długości przewodów. Przykład przewodu 8-pinowego, jak widzi się w standardowej obudowie Mini Tower, on ma jeszcze spory zapas, ani co do odległości pomiędzy wtyczkami, ponieważ jeden z przewodów SATA, drugi posiada te odległości, powiedzmy takie standardowe, dosyć duże. Tak, jeden z przewodów posiada wtyki SATA, 4 sztuki, w niewielkiej odległości od siebie, co w praktyczny sposób ułatwia aranżację dysków, jeżeli te są jeden nad drugim. Pierwsze pomiary napięć dokonamy sobie oczywiście na zestawie nieobciążanym, w tym widzicie pobór mocy przez całą platformę. Na wattomierzu on skacze w granicy tam od około 60 kilku do 70 kilku watów, czasami trochę wyżej, no teraz macie 68 watów. Zacznę od linii 12V na moleksie, w tej chwili już są sondy podłączone, jak widzicie napięcie bardzo stabilne, 12,20-21 V.
przy niskim obciążeniu. Przejdziemy sobie od razu też na Molexie na kolejną linię 5V i zobaczmy tutaj 5,15. No, czyli też jest jak najbardziej ok, oczywiście wszystko mieści się w normach ATX. Teraz tak, pomiar na wtyku 6-pinowym od karty graficznej i tutaj sprawdzimy sobie napięcie 12,14, 12,15V, czyli jest nieco niżej niż na Molexie. Karta graficzna póki co nie jest obciążana i lecimy sobie linia 3,3 na wtyku 24-pinowym. Tutaj niestety nie mam możliwości pomiaru na linii 12-woltowej na wtyku PCI Express 8 razy z uwagi na duże chłodzenie, które zasłania po prostu podłączenie. Na linii 3,3 mamy napięcie delikatnie poniżej 3,29. To też jest oczywiście cały czas w normie. W tej chwili, jak widzicie, i karta graficzna i procesor są obciążane, przy czym tu bym chciał jeszcze zaznaczyć, że procesor jest oczywiście podkręcony, jak widzicie, na 4,7 GHz stabilnie z napięciem 1,45 V. Tutaj leci test, który obciąża nam procesor, natomiast engine Heavenwalling, jak widzicie, z tyłu w tle obciąża nam kartę graficzną i w tym momencie, tak, zrobię tak, będziecie widzieli i wtyczki, i napięcia. Pobór mocy przez całą platformę, pamiętajcie, przez całą platformę to jest w zasadzie zaledwie 370 W przy sztucznym obciążeniu, przy obciążeniu grami to będzie nieco mniej, on też oczywiście zmienia się dynamicznie. Napięcie na Molexie na linii 12V to jest 12,6, 12,5 V, jak widzicie zmienia się i spadło dość mocno. Zobaczmy teraz linię 5V. No tutaj w zasadzie bez zmian, nie ma jakiegoś obciążenia na linii 5V, no to i napięcie są jak najbardziej w normie, 5,2. I teraz bardzo ciekawe, czyli zobaczymy obciążaną kartę graficzną, jak tutaj napięcie wynosi. Tutaj też, jak widzicie, jest spadek, napięcie natomiast jest cały czas w normie, 12,01 i z takimi niewielkimi fluktuacjami do 0,2, czyli ten nie spada jeszcze poniżej 12V i zobaczmy linia 3,3. Tutaj też w zasadzie żadnych zmian nie ma, 3,28 czy 3,29. Wniosek, napięcia mogłyby być nieco stabilniejsze, natomiast oczywiście cały czas mieszczą się w normie ATX i przy takim dosyć równym obciążaniu, co zresztą też widać po watomierzu, jest jak najbardziej ok, wszystko w normie. No jesteśmy już po testach praktycznych, wiemy już co nieco więcej o tym zasilaczu, więc myślę, że czas najwyższy na kilka słów podsumowania. Zacznę przede wszystkim od tego, co mogłem sprawdzić, co mogłem przetestować, czyli stabilność napięć na zasilaczu Hyper 500 od FSP. Tutaj w zasadzie nie ma do czego się przyczepić. Napięcia były cały czas w normie, mieściły się w normie ATX i w zasadzie żadnych uwag większych nie mam. Po jednostce za około 220 zł nie oczekiwałem, powiem szczerze, niczego więcej, a początkowo, kiedy oglądałem ten zasilacz tak od środka, bez jego rozkręcania, bo on rozkręcony nie jest, no myślałem, że będzie jednak nieco gorzej. Natomiast napięcia w spoczynku utrzymujące się na poziomie na linii np. 12V w okolicy 12,20, natomiast pod obciążeniem spadające do niecałych 12,10 są wynikami jak najbardziej dobrymi, które mnie tutaj w zupełności przy cenie i półce tego zasilacza, bo pamiętajcie z jakim zasilaczem, z jakiej półki cenowej mam do czynienia, są tak naprawdę zadowalające. Jeżeli chodzi o kulturę pracy tego zasilacza, no to tutaj ten 120 mm wentylator sprawdza się dobrze. I ja powiem szczerze, że nie słyszałem tego zasilacza, bo podczas obciążania głośniejsze była praktycznie każda karta graficzna, którą miałem tutaj okazję testować na tym zasilaczu, a były to w zasadzie dwie karty graficzne, które wrzuciłem, oraz podkręcony na 4,7 GHz procesor od AMD FX8370E. Co do przewodów, to tutaj też w zasadzie nie ma czego się czepiać, bo to by było czyste czepiactwo. Oploty nie są tak gęste jak u konkurencji, nie dochodzą tak daleko jak u konkurencji. Nie wszystkie też odległości przewody pomiędzy wtyczkami są oplecione, no ale tutaj na czymś producent musiał przeoszczędzić, bo jak na markowego producenta cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Natomiast nie przeoszczędził na długości tych przewodów, ponieważ one są dostatecznie długie i w zasadzie w każdej obudowie nie tylko MIDI Tower, ale myślę, że tych trochę większych również bez problemu ten zasilacz da radę i te wtyczki wystarczą bez jakichś dodatkowych przedłużeń. One są tutaj dobrze spasowane, nie było problemu z ich instalacją w samych już wtykach na płycie głównej.
I dodatkowo co do tutaj możliwości obsługi kart graficznych, to myślę, że producent zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie ten zasilacz ma i z tego, ile można z jego wydusić, dlatego mamy tylko jeden przewód z dwoma wtyczkami 6 plus 2 pin dla kart graficznych. Widać ewidentnie, że to nie jest taki zasilacz, który dedykowany jest pod konfigurację z wieloma kartami graficznymi. Co na plus tego zasilacza? No to na pewno aktywny filtr PFC plus dodatkowo te 5 lat gwarancji. To są naprawdę duże plusy, jeżeli wierzyć tutaj deklaracji producenta, sprawność powyżej 85% też jest tutaj na pewno na duży plus tego zasilacza. Poza tymi wymaganymi napięciami, zabezpieczeniami, czyli zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem oraz warciowe, mam jeszcze dodatkowo zabezpieczenie nadprądowe. Nie jest też to jakaś rewelacja, ale jest coś ponad ten najniższy pułap. Dlatego moja ostateczna ocena tego zasilacza jest jak najbardziej dobre 4+. Ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was do recenzji tekstowej, do której link znajdzie się tradycyjnie w opisie filmu, a w razie pytań na forum wideotesty. My widzimy się w następnych filmach. Cześć, hej!